Siemka, witam w kolejnym odcinku Rimworlda i zaczynamy sobie trzeci odcinek. Mówiłem, że będę budował bibliotekę, jeszcze nie wiem, czy w tym miejscu, tak jak pokazywałem chyba, czy może gdzieś indziej. Tu w sumie mamy całkiem sporo miejsca. I tak, zrobimy sobie trochę lepszą obronę tutaj i może w tym odcinku dostroimy ten monolit. Tylko wyniosę już tego trumbo. Bo te opary, nie wiem, czy nie wpływają źle właśnie na nastrój kolonistów, albo na ich zdrowie. Całą śmierci to był ten deszcz, okej. Okay. A, tu nadal jest ten. Choroba gnicie płuc? Kurde, to przez to. I na czym ta choroba polega? Okej, okay. Nieleczone prowadzi do śmierci. No to już leczymy. Ciekawe, czy będzie trzeba robić przeszczep płuc, bo nie mamy tu zapasowych. O, dołącza tułacz. Akceptujemy. Chwila, skąd on idzie, żeby tu na tego mawoła się nie napatoczył, ale dobra. Idzie z tej strony, więc jest okej. Gotowanie dobre. Piromania, nie, no zawsze ten piromania. Czy jest ktoś jeszcze z piromanią? Nie ma. Dobra. Jednego możemy mieć, niech będzie. Niezdolny do przemocy, ale no to w sumie to nic. Kucharz, od razu na jedyneczkę, ten jest wolny. Strażnik, okej, będzie strażnikiem, opiekunem, lekarzem. I w razie co może być także leśniczym. No i tak budowniczym na samym końcu, niech będzie. Chwila, ona. Okej, okay, jest leczone. Ale i tak chyba będzie trzeba... A tutaj zrobić jakiś przeszczep, bo... Widzę, że tu żadna odporność nie wzrasta ani nic. Ubodzy ocalali? Moglibyśmy w sumie tych... uchodźców wykorzystać trochę. Damy to na szybko, jakkolwiek. Mroczna nauka. Dobra, zajmie się mroczną nauką jeden typek. Górnik, o i sobie porozkopujemy, co tam trzeba było. A ostatni może być sprzątaczem. Czemu nie? No i treserem, jak będzie potrzeba. No i zaczęła się zima. Zaczął padać pierwszy śnieg. A w tym czasie ja sobie zacząłem polować i jeszcze miałem... O, szał obrażenia. Nawet nie widziałem tego. Wpadło... Co to było? Inspiracja oswajaniem dla tego kolonisty. Więc wysłałem go, żeby tutaj oswajał nawet te zające czy takie małe zwierzaki. One szybko się rozmnażają, a akurat będzie można nimi żywić tego gula. Midori. Albo na sprzedaż nawet te zwierzaki weźmiemy. Może w tym odcinku wyślemy jakąś karawanę handlową. No i spróbuję też tutaj oswoić te mawoły. To już są takie fajniejsze zwierzaki. Będą produkować nam skórę, którą będziemy mogli sprzedawać. No i do samego transportu właśnie karawany dają dużo udźwigu. Tylko, że tam jest ryzyko, jakie tresujemy, że mogą nas zaatakować. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. O, postępy w badaniu. Tylko chwila, co to za przełom? Nie wiem, o jaki przełom chodzi. Bo tutaj chyba jeszcze... Tak, jeszcze tego nie mamy. A tak jak mówiłem, na razie nie chcę tego dostrajać. A tutaj jak? No jeszcze dwa dni, ale cały czas jest leczone, więc chyba nic się nie stanie. Mam nadzieję, że to... cofnie się, bo to nie jest jakieś poważne stadium tej choroby. O, i już zając jest w ciąży. Tylko daję tutaj właśnie, żeby nie biegały sobie wszędzie. Bo mogą nam zjadać te uprawy. Tylko w tej zagrodzie i tutaj obok. Oj, mamy problem. Znaczy może nie taki duży problem. O, dobra, ten mawoł jest trochę wolniejszy niż inne. To po prostu sobie uciekniemy.
A, ten nawet nas nie atakuje, ma demencję. To raczej sobie poradzimy, bo wcześniej gulem trochę poobijałem te bizony. W sumie jakbym uciekł, to te dwa i tak się wykrwawią. I to dosyć szybko. Asfora? Co to za zwierzaki? A, szopy. Dobra, czyli uciekamy i biegniemy tutaj. Niech żaden kolonista teraz nie wychodzi nawet. Tu jeszcze jakaś ta kaczka mnie goniła, ale ona też się wykrwawia. Ten zaraz padnie, ten tak samo. No ten z demencją został tylko. Czemu tu nie... Oj, niedobrze. Dobra, ghoul na front idzie. Zapomniałem, że ten trumbo tutaj drzwi zniszczył. Okej. Okay. No, dosyć prosto poszło nawet. No i mamy tutaj jeszcze te ciałka dla drzewek. Od razu zaniosę, żeby tutaj to nie unosiło się. A tutaj jak? Zdrowie? A, dobra. Czyli to znika po prostu, jak ich płuca nie są nastawione dalej na te opary trujące. Dobra, jakieś wydarzenie. Sygnał alarmowy. Przechwytujesz sygnał alarmowy z pobliskiego obozu. Zaraz sobie to sprawdzimy. O, z którego to jest obozu? Tutaj. No i za pomoc możemy sobie wziąć to, co tutaj znajdziemy. To jest chyba z dodatku anomalii, więc sobie to zrobimy. Bo jeszcze tego nie miałem raczej, tylko wolałbym przygotować jakieś bronie. Przynajmniej jakieś, nie wiem, nawet łuki mogą być. O, to będzie produkcja i miejsce rzemieślnicze, dobra. Zrobimy sobie na szybko jakieś, nie wiem, kto tu może mieć łuk. Tu mamy broń, dobra, ale tutaj niezdolny. To jest ghoul, więc on będzie i tak... A, okej, okay, czyli... Czyli kto może mieć, już ma. No bo oni mają jakieś zwykłe bronie. To sobie ich weźmiemy. Możemy wysłać uchodźców do karawany? Nie, nie możemy, szkoda. Bierzemy ghoula, no i bierzemy jeszcze tą dwójkę. Chociaż nie, jednego wolałbym... zostawić z bronią w razie ataku czy coś. Weźmiemy jednego konia czy dwa? Jednego. I jakieś surowe jedzenie dla naszego ghoula, żeby nie zapomnieć o nim. Dobra, tu 20, 50 mu wystarczy raczej. No i lecimy tam. Mam nadzieję, że to nie będzie w takim etapie gry jakieś, nie wiem, dowalone obozowisko. No jak tak będzie, to uciekniemy i tyle. Dobra, kolejne misje, na które mamy tylko 2 dni. A tu mamy do wzięcia po prostu jakiś tajemniczy ładunek. Przyleci w kapsule transportowej, ale nie wiadomo, co to może być. Jak nasza karawana zdąży stąd wrócić, albo już będą blisko, to wezmę dopiero wtedy to. Bo jednak wolę tego ghoula mieć tutaj blisko. A tu za ile dojdą? No pewnie po nocy. Okej, okay, jednak teraz dotarli. I co my tu mamy? Aha, dobra. A, tu jest takie obozowisko, dobra. Wieżyczek tutaj nie mają, przynajmniej. Oj, czy my damy tutaj radę? Na razie widzę tylko tego jednego stwora, więcej chyba nie widzę. Nie wiem, jak bardzo silny będzie, ale chyba jest ten taki zwykły stworek. Tak, dosyć łatwo padł. I jak to wygląda? O, jeszcze tutaj jest włosek diabelski. Tylko tak, czy... Nie wiem, bo to jest
DLC takie horrorowate. Czy oni mogą tu się chować i wyskoczą dopiero jak ten otworzymy, czy jak? Spróbujmy to przejąć najpierw. Dobra, i możemy tu wejść. Gul przodem. Okej. O, jest ich więcej. Dobrze, że trafia. A, obszar... Zasadzka? Dobra, tak to wygląda, więc... Strzelają. Okej, nie wiedziałem, że on tak może. Udało się? Żeby nie padł tylko. Obszar znowu bezpieczny, dobra. Chyba nie musimy tego wypełniać. Ten niech sobie odpoczywa, my tylko sprawdzimy jeszcze resztę na szybko. I stąd uciekamy. Nie, mogą się chować jednak. Czyli tak jak na początku myślałem. Mam nadzieję, że to jakoś nie może mnie zarazić ani nic. Spróbujmy jeszcze ten włosek tylko zebrać. Czy ta kolonistka może? No, widzę, że tu większość się nie uda, ale ile możemy, spróbujemy. Spróbujmy tym gulem powchodzić, gdzie się da. Tu nie możemy wejść nawet. To można chyba rozwalić, ale chyba stąd uciekamy po prostu. Nawet teraz. Bierzemy tylko to, co się da i ma jakąś tam wartość. No i dobra, uciekamy. A ta druga misja, no jeszcze 1,5 dnia, więc akurat sobie wrócimy i aktywujemy to. O, przyszedł jakiś włóczęga. Ciekawe, co chce. Może dołączyć. Okej, odłożymy to. Chwila. Próbujemy ją schwytać, bo ja nie wiem, czy ona nie może być właśnie zarażona, czy coś takiego, że ma mieć w sobie tego robala, nie wiem. A szkoda, że tu się nie da tego zrobić. Ale w takim razie tutaj damy dla więźniów. I porozmawiajmy jeszcze raz. Może być nawet i on, bo bliżej. Aha, dobra. A to dawajcie tutaj. Na szczęście nie ma nawet żadnego noża. Nie, padła. Chyba nie była jednak zarażona. A statystyki jakie miała? No, takie. Średniak taki. Chociaż nie, to tutaj zostaw. Nie chcę tutaj mieć ludzkich ciał, później przeniesiemy tam, jak zacznie gnić albo coś takiego. O, chyba, że zrobimy zmniejsz strefę i tu damy, o, strefa tylko na zwłoki ludzkie. No i dobra. Dobra, tu taki
zarys pracowni. Taka mała, powiedzmy, będzie tu kilka takich podstawowych stołów produkcyjnych. Jakiś tam kamieniarski, rzeźbiarski, no i tutaj krawiecki, żeby można było jakieś ubrania zrobić. Okej, karawana jest już na miejscu. O, niech tylko przyjdzie tutaj do bazy ten ghoul i bierzemy to zadanie. Wybierzemy jako nagrodę książkę, hipersplotu na razie nie chcę, a jakieś łoty bitewne są trochę warte, ale jakoś nie przepadam za nimi. Okej, i co się stanie? Tajemniczy ładunek. Czemu przy ogniu? Dobra, niech ktoś pobiegnie po to. Może być i on. Następne nowe badanie. Okej, pewnie musimy to zbadać po prostu. Zadanie ukończone. Do badań był chyba Flebe. Okej. Niech spróbuję to zbadać. Co się wydarzyło? A, nic. Po prostu sobie to zbadał i tyle. To jest jakieś z tych lepszych rzeczy? Tak, jest tutaj złoty sześcian. Jak na razie to nie widzę tutaj negatywów tego sześcianu. Błyskawiczne uprowadzenie już mamy. Okej, to może tutaj teraz wrócimy do tych podstawowych pierwszych badań, zbieranie bioferytu weźmiemy sobie i możemy zrobić ten rytuał, przyzwiemy kogoś. Mając tyle kolonistów, a dobra, liczba to 4 kantorów maksymalna, to zmienia się procentowo, nie? No to bierzemy tak. Spróbujemy kogoś przyzwać. Nie czytałem, czy jest 100% na to, czy może się to nie udać. Okej, kogoś mamy. No to od razu bierzemy go do niewoli. To jest chyba nawet z wrogiej frakcji. Z której to jest? Z tych czerwonych, dobra. Statystyki, zwierzęce, sztuka. No i w sumie dobry do walki będzie. To chyba sobie go spróbujemy zrekrutować. W sumie myślę, że to jest dobry moment na dostrojenie tego monolitu. No bo teraz mamy tych włóczęgów, a to możemy ich trochę wykorzystać. Dzielenie łóżka? Aha, czyli już nie są parą, ok. No to anulujemy tutaj przydział. I zaraz kilka łóżek będzie trzeba dorobić. Dobra, tutaj może zrobimy jakieś pomieszczenia. O, no i git. Okej, chyba pora dostroić to. I zobaczymy, co się stanie. Czy od razu jakaś silniejsza anomalia tutaj pojawi się? O, zmienił wygląd. Jakieś zadanie zaraz? Okej, szary całun. Okej, to chyba po prostu taki debuff do nastroju, tak? Nie wiem, jak to wpłynie na kolonistów. Zaraz zobaczymy pewnie.
A nie, to nawet nie jest tutaj jakby żadna istota, czy tam anomalia. Po prostu taka pogoda się zrobiła, chyba od tego monolitu właśnie. Pęd drzewa zwiastuna? A, dobra. Tutaj drzewko nowe pędy puściło i tyle. W takim razie możemy chyba jakiś rytuał przeprowadzić. Ten zwykły, który wywołuje jakąś anomalię. Zobaczymy, co się stanie. Okej, zobaczymy, co się stanie. Aha, czyli ten sześcian od siebie tak jakby uzależnia. Jak Febe nie będzie miała kontaktu z sześcianem, to może być źle. No, negatywne skutki jakieś. Ale zobaczymy, może coś więcej się dowie o tym sześcianie. To jednak są jakieś negatywy tego sześcianu. A tu ta prowokacja nadal nic nie zdziałała. Nie wiem, może coś niewidzialnego po prostu jest na mapie. Oho. Coś zostało wykryte. Bo jest ciemno i nawet nie wiem co, nie widzę nic tu. Atak upiora. Aha, coś takiego. Ten upiór chyba już był. Nie no, biegnij. Czemu on tak wolno biegnie? Co on mu robi? Jeszcze mu płuco przestrzeliliśmy. Okej, okay, hipnoza. I co ta hipnoza robi? Okej, okay, musimy zabić upiora. A gdzie on ucieka? On może normalnie drzwi otwierać. Nie wiem, ja mam tego upiora szukać, czy o co chodzi? Bo ja nie wiem, czy on poszedł opuścić mapę, czy gdzieś tu biega. Poszukajmy go może. O, możesz go zbadać, aby dowiedzieć się, jak tropić potwory, dobra. Do tego przydałoby się w sumie... A, brak wolnego łóżka. O nie, jakieś wejście tu się jeszcze otwiera. Dobra, ta trójka tutaj naprzód. Ten jeszcze bliżej, a ta dwójka niech strzela. Ten może iść w sumie. Aha, 4 godziny, dobra. Ale coś duże jest to wyjście. I gdzie jest to ten fragment potwora, bo nie mogę go znaleźć. Chwila, może tutaj? Tak, tutaj go dali. Dobra. O, spróbuj to przeanalizować. Chyba rozstawię przynajmniej jedną wieżyczkę. Okej, 5 godzin. I co tu będzie? Te same potwory co ostatnio? Mięsostwór. Dobra, to jest to, co spotkaliśmy wtedy tam. Okej, żeby mi gula tylko nie zabiły. Niech się wycofa trochę. Może oni niech zaatakują? Chociaż nie, chyba już.
A, tu mogę wejść nawet. Wiecie co? Ja zapiszę grę. Nadpisz i wejdę tu z ciekawości. Co jest? Coś mi tu jeszcze ginie. Tutaj ten stworek, dobra. Bierzcie go. Aha, to coś takiego. Coś z tego dostajemy? Tu chyba będzie przejście wyżej. Okej, on sobie to atakuje po prostu. Możemy to zniszczyć. Co tu jest? A, to nie jest nasz kolonista, okej. Ja nie wiem, czy ja mam to zniszczyć, czy... Mogę sobie tam pójść, wrócić na górę, a to zakopać po prostu. A tutaj jak? Poradzili sobie z tym? Poradzili, okej. Tom tylko zwariował. Mogę go... Nie, nie mogę go przechwycić. Nie dam rady go utrzymać. O, tutaj legendarny hełm jakiś. 1300 warty. O, zając umarł. Dobra, wychodzimy. I spróbujmy to po prostu zakopać. Nie, nie mogę tego zakopać. To będziemy musieli sobie teraz z tym poradzić. Dobra, ale na razie niech wyzdrowieją wszyscy. O. Coś tu się stało? Wydawało mi się, że coś tu przeleciało. Nie, wychodzimy. A czy my możemy to naładować? Nie, całkowicie przestanie działać, dobra. Czyli to już jest do zniszczenia. Śmierć wiewiórka, dobra, no te małe stworzonka, co tam poginęły, no to trudno. Czy my mamy w obronie zbadane wieżyczki? Obrona, nie, nie mamy, dobra. No to będziemy musieli sobie tutaj chyba wchodzić i to niszczyć. One tutaj wykrwawią się? Wykrwawią, dobra. To te ciała istot damy też tutaj. A, już jest, okej. O, ciała istot, dobra. Chyba musimy postawić stół do badań i zacząć badać wieżyczki, bo może być ciężko później. I niepotrzebnie w sumie robiłem tutaj to następne wejście do wykopu. No właśnie, to przez to jest. I to spore wejście, nie jak tutaj takie malutkie się pojawiło. Ten stół do badań chyba damy nawet tutaj. Bo nie chce mi się robić jakiegoś nowego pomieszczenia, a tu jest spokojnie i... Raczej da radę tutaj. A, jeszcze co z tym? Zaraz zobaczymy. Dobra, chyba musimy znaleźć tego stwora po prostu. Tylko teraz jak znajdziemy, to jakieś smugi niby będzie zostawiał. Ale jak go znaleźć jakoś szybciej, nie mam pojęcia. Teraz jak jest noc, to słabo tutaj widać cokolwiek.
Nie, jeszcze te powłóczyciele. I to ile tych zombiaków? Mam nadzieję, że będzie was jest to na ok. Dobra, fauna tutaj, żeby nie wychodzili koloniści. Tego też ich nie ruszają. Zostawimy je w spokoju, może sobie padną same z siebie. A tak gula jeszcze. O, to uciekajmy na razie. Czemu nagle wszyscy wychodzą? Co oni mają tam do robienia? Mam nadzieję, że pójdzie tutaj pułapkami, bo jeśli będzie drzwi rozwalał, to te killboxy teraz są useless. Chyba, że trzeba też drzwi zamurować. Okej, coś tam udało się zbadać przynajmniej. O, udało się nawet. A tutaj te istoty? Chodzą sobie, okej. Okej, upiór powrócił. Możemy spróbować zabić go. Biegałem po tej mapie i nie wiem, no nie wiem jak go znaleźć, naprawdę. Ale na szczęście sam do nas przyszedł. Oby Gulda... O kurde, idzie tutaj, okej. A, chwila. Spróbujmy tak. Nie otwierajmy, żeby nam nie uciekł. Nie no, jak bardzo wytrzymały on jest. No i uciekł. Mamy drugiego kolonistę. Kawałek ciała upiora, no co nam to da? Nie, biegniemy od razu, szukamy go chyba. A tu niech analizuje. Tymi drzwiami wybieg, to nie wiem, no gdzieś tutaj. No nie, biegam po tej mapce i nigdzie go nie widać. A teraz było niby, że jakieś dźwięki będą, jak go znajdziemy. Jak nie, to musimy czekać chyba na następną noc, aż przyjdzie i spróbować znowu go zabić. Może nie uda mu się wszystkich zahipnotyzować. Jak gul jest zdrowy, to spróbujmy może nim tutaj walczyć, zabijać te stwory, które blisko wyjścia są. Bo na razie są tylko dwa. A, no ta, ten się rozwala na mniejsze. Ale te nachita są przynajmniej. Dobra, jeszcze tutaj mroczne wizje i ona nie jest jakby w bazie. To będziemy chyba przy niej stać w razie ataku upiora. Dobra, powłóczyciele sobie poszli. Będę chyba zombiaki na nich mówił po prostu. Okej, ona już się ogarnęła. Ucieczka, a ucieczka istoty, dobra. Myślałem, że upiór. Czyli nie każdej nocy przychodzi, teraz go nie było. Dobra, tutaj jest jakiś evencik. Nienaturalna ciemność. No i z nieba spadło coś takiego, musimy to zniszczyć. Oho. Jak tego nie zniszczymy, to będzie cały czas tak ciemno. Dobra, dawaj na razie tutaj. O, dobra, widzę, że nie atakuje ludzi, tylko to, co ma bliżej. Spróbujmy go najpierw zabić, a potem... Dobra. I chodźmy wszyscy na to. O, niech strzela w to. Mam nadzieję, że to jakoś nie wybucha. Ile to potrzebuje? Jakby siły? Nie wiadomo.
A, tutaj nie da rady. To przenieśmy wyłupiacza tutaj. Okej, ciemność chwieje się, czyli już po. Okej, on chwilę sobie przeżyje. My w tym czasie tutaj przenosimy go tutaj. Gdzie ona poszła? Co ją to atakuje? Ta ciemność tak atakuje? Co jest? No, chyba tak. Dobra, wszyscy tutaj. Niech się każdy leczy, okej. No, tu też dawaj tutaj. Wszyscy? Wszyscy są już. I za ile to minie? Czy ja mam drewno? Nie mam drewna. O nie, zaraz się sen. Jeszcze lampy wyłączam. Okej, ale chyba już powoli puszcza, albo mi się wydaje. Nie, czemu ona tam poszła? A, dobra, to nasz ghoul. Ghoul to tam... Nie, on stąd wyjdzie. Okej, przynajmniej w ciemność nie wchodzi. Ciężki ten dodatek. Możliwe, że niepotrzebnie go tak trochę raszowałem. Może muszę się pozbyć tego? Nie wiem, wolałem go zabić w razie co. Jeszcze obłąkany bełkot tutaj. No nie mogę nic z tymi kolonistami zrobić. A to? Okej, niech sobie zabija w sumie. Wszyscy tutaj. Jeszcze zaćmienie. Okej, ogarnął się, ale to musi tu przybiec. O, spróbuj go może wyleczyć. Nie no, było napisane, że... O, jeszcze te halucynacje. Że jak rozwalę ten fragment, to skończy się to. Może jest ich... Jest jeszcze jeden. Okej, biegnij tam. To jest twoja misja. On jako ghoul może tam pobiec. Do drzewa. Niech się zregeneruje tutaj. Tutaj okej, tu okej. No bo z jedzeniem będzie problem. Dobra, musisz tam biec. I to jest ostatni. Nie, jeszcze jeden będzie tu. Czyli musicie tu pobiec. Tylko jeszcze lecią, póki można. Dawaj tu. Jeszcze atak. A, atak tam, na dole, dobra. Spróbuj sobie z nim poradzić, proszę. Jak on padnie, to już po nas, tak naprawdę. Udało mu się. Dobra, niszcz to. A wy tutaj... Możesz się leczyć? Już możesz. Lecz się sama. A wy... Musicie iść tu. I to sprintem.
Mam nadzieję, że dobiegną. Nie dobiegną. Atak upiora? Gdzie? Oj. Nie wiem, wszystko jest najgorsze, co może być. Dobra, w tym miejscu chyba zakończę odcinek. Nie wiem, spróbuję wczytać zapis, ile się da. Wczytajmy. Autosaving. Gdzie tu będziemy? Jest ta ciemność przed ciemnością, dobra. To tu sobie zaczniemy. Przynajmniej będę wiedział, że jest kilka tych kamyczków i trzeba będzie je rozwalać, ale dobra. No, ciężki jest ten dodatek do DLC. Ale w tym odcinku to tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!